Siema. Dzisiaj Wam, dawno nie było filmów, a dzisiaj Wam pokazuję, co dostałem na święta rok 2022. Rok temu nagrywam taki film, tylko że z tamtym rokiem, 2021, też lecimy z tym. Mój drodzy, to był mój najlepszy prezent, jaki dostałem na święta, naprawdę. Czyli tutaj jest konsola. Dostałem na święta konsolę z PlayStation 5. Tak, to jest PlayStation 5, dodatkowo te pady. Jeszcze tutaj drugi pad. To jest pad czarny i biały. Dobra, dalej co dostałem, mój drodzy, to jest tak. Dostałem jeszcze 12 gier na PSK. Pierwsza gra, to tutaj mamy The Last of Us. Druga, God of War. A, i dostałem też, moi drodzy, jeszcze FIFA 23, ale bez opakowania, tylko na kody do FIFA, nie? FIFA 23, tak. Jeszcze tutaj Until Dawn. Horizon Zero Dawn. Little Big Planet 3. Czyli moja ulubiona gra. Gran Turismo Sport. A i Astro's Playroom, które jest za darmo od razu na konsoli bez pudełka. To jest Kingdom Come. Ghost of Tsushima. Just Dance 2023, które też jest na kod i w środku nie ma płyty. I jeszcze dwie gry. To jest Ratchet i Clank. I ostatnia gra, jaką dostałem od 16 lat, to Uncharted, a dokładnie 3 gry w jednym opakowaniu, 3 w jednym, czyli Uncharted, i to są Uncharted 3. Jest Uncharted 1, 2 i 3. No i drodzy, to było na tyle i właśnie takie prezenty dostałem na święta. Piszcie w komentarzach, czy znacie któryś z tych gier i piszcie, co też wy dostaliście na święta. Na razie.